Cześć, witajcie. Mamy piątek, wieczór 19, no i standardowo czas zacząć kolejny odcinek programu cyklicznego. Prawdopodobnie część z Was jest właśnie w drodze do Szczekocin na Mistrzostwa Polski w przełajach. Część może będzie oglądała przełaje z domu, sprzed komputera, bo Paweł na fanpage'u zapewne będzie prowadził relacje na żywo. Mnie niestety nie będzie w Szczekocinach, mam w poniedziałek i wtorek dosyć dużo obowiązków do zrobienia i nie chciałbym gdzieś tam jakiegoś przeziębienia wyłapać latając z kamerą po trasie. No i też od rana muszę być tam już ogarnięty, że tak powiem, w poniedziałek, dlatego no, nie będzie mnie ani w sobotę, ani w niedzielę w Szczekocinach. Zresztą to jest kawał drogi ode mnie, więc ciężko by mi było tam się znaleźć. No, nie przedłużając, trzy newsy, piątkowy wieczór, ruszamy z kolejnym odcinkiem programu cyklicznego. Pierwsza wiadomość powinna być bardzo ważna dla tych, którzy wybierają się na którąś z etapówek, którą organizuje Grzegorz Golonko, bo do 15 stycznia obowiązują jeszcze niższe opłaty za pakiety na ten wyścig wpisowe. No i jeśli ktoś planuje wziąć udział i już wie, że forma będzie dobra, to proponowałbym dosyć zagęszczać ruchy, jeśli chodzi o zapisanie się na wyścig i opłacenie wpisowego, no bo będzie można parę groszy zaoszczędzić, a każde zaoszczędzone parę groszy na etapówce się przydaje na części zamienne, na jakiś dodatkowy żelik, coś takiego, albo na niezbędne nawodnienie po każdym etapie. Dlatego, no jeśli macie to w planach, to tak jak powiedziałem, zapisujcie się jak najprędzej. Druga wiadomość pojawiła się tuż po tym, jak nagrałem ostatni odcinek programu cyklicznego, a jest to informacja transferowa. Łukasz Helizanowicz został kolejnym zawodnikiem teamu CST7R MTB Team. I Łukasz przechodzi tutaj z teamu JBG. Prawdopodobnie już teraz nie będzie tak mocno skupiony na wyścigach cross country, no bo jakby charakter nowej ekipy Łukasza może nam tutaj dawać do myślenia, że Łukasz będzie raczej teraz zawodnikiem, który będzie jeździł maratony. No ale jak będzie do końca, no to przekonamy się, kiedy ruszy sezon. I wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej, natomiast na pewno jest to bardzo mocne wzmocnienie dla teamu. No i trzeba powiedzieć, że team CST7R no coraz mocniejszy. Może być bardzo ciekawie na maratonach w tym sezonie. Trzecia informacja na zakończenie dotyczy klubów kolarskich, a konkretnie tego, że Warszawski Klub Kolarski organizuje sekcję kolarstwa górskiego we Wrocławiu i w sumie całkiem sprytny zabieg, bo nazwa dalej może pozostać WKK. Nikt się nie zorientuje, że nie chodzi o Warszawę, tylko o Wrocław. No i bardzo fajnie, że ta drużyna się tak rozwija. Trzeba powiedzieć, że klub zarządzany przez Błażeja Maresza ma tutaj coraz więcej utytułowanych zawodników i oni idą coraz bardziej w Polskę, w coraz to nowe kluby i mają po pierwsze bardzo dobre wyniki ci zawodnicy i zawodniczki. No i pozostaje życzyć wszystkiego dobrego na nowej ziemi, we Wrocławiu. Tam jest na pewno dużo talentów do odkrycia i na pewno sporo roboty przed ekipą WKK w Nowym Mieście. No i mam nadzieję, że będziemy za parę lat mieli tam wykopanych parę nowych, fajnych talentów, czego sobie i Wam życzę w sumie, bo będziemy mieli komu kibicować w przyszłości. Jeśli chcielibyście poznać więcej szczegółów na temat nowej sekcji, która będzie organizowana we Wrocławiu, no to w opisie filmu podrzucę Wam link do fanpage'u WKK i tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. W tym tygodniu to już wszystko, jeśli chodzi o program cykliczny. Mam nadzieję, że wiadomości, które dla Was przygotowałem, były ciekawe. Jeśli tak jest, to pamiętajcie, żeby jakąś tam łapkę w górę dać. Jeśli nie macie jeszcze subskrypcji, to klikajcie subskrypcję, ale może w tym tygodniu taka dla Was inna misja. Jeśli uważacie, że te wiadomości są ciekawe i przydatne, no to śmiało udostępniajcie program cykliczny na swoich wallach na fejsie i niech się wieść niesie, że tak powiem, a mi też będzie miło, jeśli ten materiał trafi do szerszego grona widzów. Dlatego zapraszam Was jeszcze raz do tego, żeby podzielić się programem cyklicznym ze znajomymi. No i co? Widzimy się we wtorek. Do zobaczenia, udanego weekendu i fajnych emocji na Mistrzostwach Polski w Szczekocinach. Do zobaczenia. Cześć.